Maczę nie robi się szybko, bo to jest czas uważności. Więc powoli mieszamy tą maczę. Później dajemy ociepinkę wody. I mieszamy. To jest ten czas, kiedy możemy się przysłuchać, jak pięknie szeleści nasz ciansyn, czyli mieszadełko. Nam kilka lat zajęło odcięcie się od toksycznych relacji. Nie było to łatwe. Może powinnaś stworzyć taki swój produkt, Natalia Siwiec Mrużyczki, do odcinania toksycznych relacji, wszystkiego, co jest dla nas dobre. Ale to jest bardzo ciężkie, ponieważ te relacje są w bliskich rodzinach i to jest najtrudniejsze. To, co mi rekompensuje. Czyli kasa, inaczej kasa. Jak masz kasę, to wszystko jest do wybaczenia. Tak. Nazywam się Julia Izmałkowa, jestem psychologiem, badaczem i dzisiaj napiję się maczy z Natalią Siwiec. Matcha Talks w Onecie. Jaki myślisz jest największy problem kobiet, jeżeli chodzi o macierzyństwo? Co wywołuje w nich największy lęk? Ja myślę, że największy lęk wywołuje właśnie to, jak jesteśmy oceniane z każdej strony, począwszy od... Raczej akurat ja tego nie miałam, natomiast od mamy, teściowej, sąsiadek, wszystkich wkoło. Wiesz, że powiedziałaś to dokładnie z taką, w takiej kolejności, jakie pokazuje nam badanie. Numer jeden, która nas najbardziej oceni, czołga, mama. No tak. Numer dwa, mama partnera. Mama partnera, tak. Numer trzy, przyjaciółka. A przyjaciółka tak, jeszcze. Tak, numer cztery. Mhm. Mąż, niestety, a później cała reszta. Natomiast... To zobacz, jaką jestem szczęściarą. Ja nie mam... Ty nie masz teściowej, która cię czołga? Nie mam teściowej, nie mam mamy, która mnie czołga, nie mam partnera, który mnie czołga, ale mam te. No dobrze, to masz milion innych osób, które cię czołga. Mhm. I o tym chciałam z tobą porozmawiać, jak to jest, bo mamy teściowe, kilka przyjaciółek, które nas mogą czołgać, ale to jest nic w porównaniu do tego, że ty masz jednak... kilka milionów, znaczy milion co najmniej osób, czyli kilka milionów osób co miesiąc cię ogląda, którzy w naszej kulturze uważa się, że mają prawo mieć opinię na temat tego. No to jest ciekawe, nie? No, tak. Myślę, że mają prawo, no. Tak. Sam bo argument w Polsce zazwyczaj jest taki, że skoro pokazujesz publicznie, to znaczy, że musisz być, tak, że to jest tak, okej, okay, tak, nawrzucać tobie. Czyli tak. Pojęcie generalnie prywatności w naszym kraju nie istnieje, że ktoś może po prostu sobie być i wcale nie prosił się o opinię czy o radę. Więc czy ty dużo dostajesz opinii i rad od innych osób? Nie dostaję tego dużo, ale dostaję. Oczywiście, że zdarzają się. To znaczy, codziennie dostajesz, czy nie? Nie, właśnie nie. Nie, okay. Nie dostaję dużo. Nie codziennie. Raczej właśnie dostaję bardzo miłe wiadomości. Aha. Natomiast oczywiście zdarzają się takie, które się ludziom nie podobają i mnie... A zdarzają się tacy oczywiście, którzy nawet przewidują przyszłość moimi, że przez to na przykład, co zrobiłam, co się z nią wydarzy w przyszłości. Tak. Co, tak. Już przewidują jej takie najgorsze rzeczy. Ale ty na to właśnie bardzo, i to jest, może powiedzmy jakby szczerze o tym przykładzie, bo na przykład jakby przewidywali, czym się twoja mija będzie zajmowała w przyszłości w pracy. Pamiętasz, że była woźną w szkole? Pamiętasz to, czy nie? I, nie, ale no, widzisz, no widzisz, no widzisz. No, ale to jest coś jednak, im mniej pamiętasz, tym lepiej tak. funkcjonujesz, tym tak, bardziej się śmiejesz, tym bardziej twój brzuch pracuje, więc bardzo dobrze. Więc ktoś ci powiedział, że ta mija właśnie będzie woźną w szkole. I to, co mi się również bardzo podobało, to powiedziałaś, jak będzie, no jak jej to będzie podoba, to okej. Okay. Czyli nie zareagowałaś to rzeczywiście agresywnie i wydaje mi się, że to jest jeden ze sposobów na to, jak możesz z takimi rzeczami sobie radzić. I wiesz co, przede wszystkim mnie te rzeczy nie dziwią, tak? Jak ludzie piszą mi tego typu rzeczy, bo ja też znam podłoże tego, co może powodować ich takie nastawienie, ich opinię. Mhm. Jesteś psycholog, wiesz dobrze, świetnie o tym. Ale co ty o tym myślisz? W sensie, jak ktoś tak ci nawrzuca, bo ty też masz często jest tak, że ty stajesz się takim symbolem często influencerów, czyli że ci mówią, no nic nie robi, tylko się przybiera. Tak. Tak. Jeszcze w takim środowisku wychowuje dziecko. Mhm. W ogóle powinna zdać egzamin na to, że ma prawo mieć dziecko, ona w ogóle nie zdała egzaminu, nawet do niego nie podeszła, przybiera się w te swoje kostiumy kąpielowe, zarabia nie wiadomo ile. I co to w ogóle jest? Co to za ciebie za człowiek, za matka, tak? Tak, oczywiście. No, i jakby
I jak ty to sobie tłumaczysz, to podłoży ktoś, kto cię nie zna, kto też nigdy nie prowadził Instagramie, nie wie, ile to jest pracy, tak cię nawrzuca za nic po prostu. Mnie to w ogóle nie dotyka. Bo ja, ale powiem ci dlaczego. Gdzie się to bierze? Nie, poczekaj. Musimy sobie zdać sprawę, że ja jestem już w showbiznesie 10 lat, tak? Okay. Czyli przyzwyczaiłaś się już. Się przyzwyczaiłam, to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że ja wiem, ja sama siebie znam. Wiem, ile pracy wkładam w to, co codziennie robię. Mhm. Po drugie, wiesz, no, jeżeli mówimy o kwestii zarobków, no to gdzieś ja myślę, że to, ile zarabiam, rekompensuje mi też ten cały Kate. Czyli ja chcę to podsumować, że jedna rzecz to jest tak, że to jest twoja samoświadomość i pewność siebie, czyli znasz swoją wartość i nie pozwalę, żeby to cię dotknęło. Dokładnie. I to jest jedna z takich rzeczy, która wydaje się bardzo ważna jest w obronie przed opiniami, czyli naszym murem jest nasza pewność siebie. Absolutnie. Naszym murem ochronnym. Tak. Druga rzecz to jest doświadczenie. Doświadczenie, oczywiście. Czyli już na tyle przyzwyczaiłaś się do tego, że już wiesz, jak sobie z tym radzisz, masz sprawdzone, niesprawdzone sposoby. Dokładnie. I wiesz, co działa. I to trzecie, co to było? Bo zapomniałam. No, to, co mi rekompensuje. Czyli kasa. Inaczej kasa. Jak masz kasę, to wszystko jest do wybaczenia. Tak. Znaczy, to nie chodzi o to, że to jest do wybaczenia, tylko ja weszłam w ten świat wiedząc... Czyli wiedząc, że taką cenę musisz zapłacić. Dokładnie. Rozumiem. Dokładnie. A jeżeli chodzi o stricte macierzyństwo, to wiesz o tym, że ja urodziłam dosyć późno. Czyli ja już, wiesz, jestem świadomą kobietą. Ile miałaś lat? 34. Boże, i to się nazywa późno, straszne. No wiesz, u nas tak się mówi, wiesz, ja jeżeli bym urodziła ją, jak miałam 25, była nawet 25, ja bym nie miała tej pewności siebie, pewnie by to zupełnie inaczej wyglądało. Ja jestem z tobą, ja uważam, jakby ja jestem bardzo szczęśliwa z powodu tego, że urodziłem dziecko późno. Dokładnie. To było zaplanowane macierzyństwo, świadome macierzyństwo, przeczytałam mnóstwo książek, ja już byłam na takim etapie, gdzie wiedziałam, że mogę wychować człowieka tak, jakbym chciała. Czyli ja się czuję pewnie w każdej jednej rzeczy, którą robię z Miją. Ja dużo obserwuję, dużo czytam. Oczywiście to nie świadczy o tym, że ja nie popełniam błędów, bo to nie o to chodzi. Tylko ja się czuję po prostu pewnie. Wiem, że pracuję nad sobą, wiem, że jeżeli popełnię błąd, to go obserwuję i go koryguję. Więc mi tak naprawdę, ja jestem jedyną osobą, która może sobie coś zarzucić odnośnie macierzyństwa, nikt inny. Bo czyli tak nie robią ci takie hejty? Nie. Dodatkowo, no wiesz, ludzie nie mieszkają z nami, nie znają sytuacji, nie znają mi. Oceniają sytuacje niektóre przez pryzmat swoich dzieci. A każde dziecko jest inne. Ja wiem, ja też bym, wiesz, no my gdzieś poniekąd wykowywaliśmy też Mateusza. No ja z Mariuszem zaczęłam być, jak Mati był mały, no miał niespełna 3 lata. Więc ja wiem, jakich rzeczy bym też nie zrobiła nigdy w życiu z Mateuszem, a na co mogę pozwolić mi. Wiem, w jaki sposób mogę rozmawiać z Miją, a z Mateuszem w życiu bym też tak nie mogła rozmawiać, więc to też się dostosowuje do dziecka. Nie każde dziecko jest takie samo. No wiesz co, to w tym jest bardzo ciekawe to, że jednak masz nie tylko samą świadomość siebie, ale taką rzeczywiście świadomość psychologii dziecka i takiej psychologii relacji, że jesteś w stanie to zrobić. Więc ciekawa jestem, w jaki sposób sobie radzisz z tym, że ktoś zaczyna cię krytykować za takie rzeczy, które na pewnym takim metapoziomie, czyli na przykład krytykę odebrałaś dużo za to, że pokazywałaś, jak Mija płacze. Tak. Mówiłeś, że ona płacze, a ty ją filmujesz. Tak. I coś z ciebie za matka. Tak. Zamiast ją tutaj utuleć, przytuleć i jak ty możesz w ogóle to filmować. Dokładnie. I w jaki sposób ty, czy to powoduje, że ty na przykład następny raz możesz, czy ja powinnam w ogóle to robić? Czy powinnam to wrzucić, czy znowu będzie jakaś, wiesz, afera z tego powodu? Nie. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że jeżeli ja coś wrzucam, to wrzucam to z pełną świadomością tego, że to wrzucam i z pełną świadomością tego, co może się wydarzyć. Oczywiście też, jak
nagrywam Miję, to też zdaję sobie sprawę, że ona nie jest w takim momencie, który potrzebuje utulenia. Jasne. To są rzeczy takie, że widzę, że ona nagle zaczęła, wymyśliła sobie coś. Pamiętam wtedy, jak to wrzuciłam. Ona sobie po prostu coś wymyśliła i zaczęła płakać. Nie wiem, czy tutaj zostanę dobrze zrozumiała. To nie był taki moment, kiedy ona naprawdę potrzebowała tego, żeby się nią zaopiekować, tylko po prostu próbowała coś wymusić i udawała płacz. Wiesz, to w Stanach był taki case, mm-hmm. nie wiem, czy widziałaś, mm-hmm. pamiętasz, zapomniałam, jak się nazywa ten chłopak, ale on był znany z tego, znaczy on został znany mm-hmm. z tego, że sfilmował, czyli ustawił kamerę, kiedy jego dziecko dostało tantrum. Co to takiego? Tantrum, czyli straciło równowagę, taką miało, właśnie zaczęło płakać, tupać, bo w takim in distress. Mm-hmm. Była bardzo zdenerwowany. I on po prostu był z tym dzieckiem, czyli siedział obok, ustawił kamerę i jakby był. I później tak. Na to też była jakaś piosenka, z tego zrobił i tak dalej. I zrobiła się z tego gigantyczna afera. Także nagle było social service sprawdzający, chcieli mu odebrać to dziecko, jak on może i tak dalej. I on cały czas mówił, to jest moje dziecko. Dokładnie. Ja wiem, jak się zachować. Ja wiem, czego ona potrzebowała. By mamy tam ileś tam dzieci. I podobnie jak oglądałam twoją relację z tym, gdzie to jest identyczny case. Czyli... Wiesz, ze wszystkim. Ja też pokazałam to. Dlaczego tak. Ja to pokazałam? Żeby pokazać tym mamom, które mnie obserwują, bo każda mama pisze mi codziennie, Boże, twoje dziecko jest takie cudowne. Ona nigdy nie płacze. Ona jest taka cudowna. Moje dziecko jest takie. Więc ja to pokazałam. Ej, słuchajcie, no zobaczcie, u nas też to się dzieje. Ale Natalia, nie miałaś poczucia frustracji, że ty chcesz zrobić coś dobrze, czyli dzieli się kawałkiem trudnej rzeczywistości i zamiast pokazania, ej, dziękuję ci Natalia, że widzimy, że ty też jesteś z krwi i kości, że też masz ciężko, to jeszcze batę za to obrywasz. Nie masz takie poczucia, nie wiem, złości, tak powiedzieć, no to kurde, nic już wam nie będę pokazywać. Już nie, dlatego że ja też nie wchodzę w te komentarze, też nie wchodzę w takie rzeczy. Ja się po prostu wtedy odcinam. Bo oczywiście też przy tym całym hejcie również były pozytywne rzeczy. Oczywiście też ludzie pisali, że są w stanie to zrozumieć wszystko i dziękują mi za to, że to pokazałam. Zresztą nawet, czekaj, wczoraj albo przedwczoraj pokazałam Miję, jak krzyczy do babci, zdenerwowana. Nawet nie wiadomo było, o co chodzi. Więc zaczęłam ją nagrywać i po prostu... I też bardzo dużo dostałam pozytywnego takiego feedbacku, że dziękujemy ci bardzo. My myśleliśmy, że nasze dziecko, babcia, mama nasza mówi, że rozpieściliśmy dziecko, że się wydziera, a my jesteśmy złymi rodzicami, bo pozwalamy jej na takie coś robić. A ty pokazałaś, że po prostu sobie siedzisz, no i dziecko ma, tak krzyczy, jest zdenerwowany, no i co? No i jest sobie zdenerwowany i sobie siedzimy i nic nie zadajemy mu jakieś pytania i nic więcej, no. Wiesz, to ponieważ problem oceny jest dla kobiet jeden z najważniejszych, dla kobiet mówię bardzo świadomie, mm-hmm. bo dla mężczyzn jest dużo mniejszy problem, mm-hmm. to, że mężczyźni tak. są dużo mniej oceniani. To kobiety oceniają najbardziej kobiety i dużo mniej jest ojciec oceniany i ojcowie też jakby trochę nie oceniają, bo trochę ich tak. to nie obchodzi. Tak. Pod tym względem mężczyźni są super, że ich obchodzi to, co ich obchodzi. Tak. A jeżeli to nie jest tak. ich problem, to co mają się tam mieszać? Tak, więc tak, pod tym względem tak. to jest super. Tak. Kobiety czują się tak zaszczute często. Oczywiście. Wiem. Że jest to jeden z powodów, dla których boją się niektóre rzeczy pokazywać, robić. Z powodu takiego hejtu boją się zaczynać otwierać własne biznesy, bo boją się, że sobie Oczywiście. Nie poradzą. Więc... Ja rozmawiam z takimi kobietami na co dzień. Więc Natalia, porozmawiajmy o tym, jeżeli pamiętasz tą swoją transformację tego, kiedy dopiero byłaś, wchodziłeś w biznesy. Było jednak ciężko, no bo niezależnie od tego, co ty robiłeś, ty jednak zawsze ktoś ci mówi, że ty nic nie robisz. Że ty nic nie robisz, ty po prostu wyglądasz i jaki to jest w ogóle ten świat, że jest taka Natalia Siwiec, która nic nie robi, jest znana, dużo zarabia jakby i nikt nie zauważa jakby takich dobrych rzeczy, które z ciebie tak, wynikają no do pracy. Dobry, to tak. I porozmawiamy o tej ewolucji, jak ty nauczyłaś się tego, żeby wytworzyć taki mur i żeby też umieć powiedzieć to, co powiedziałaś, czyli wiedziałam, że taką cenę muszę zapłacić. Przede wszystkim odcięłam się od tego świata najskuteczniej, jak mogłam, czyli przestałam czytać komentarze. Okay. Wiem, że to też nie przynosi nic dobrego, rozwija wyobraźnię. Natomiast jeżeli już się zdarzy tak, że przeczytam jakiś komentarz,
to właśnie rozkładam taką osobę na części pierwsze. A dlaczego potrafią rozłożyć taką osobę? Oczywiście też to jest tylko teoria, natomiast ja uwielbiam, tak jak ty, obserwować ludzi. Uwielbiam zastanawiać się nad wszystkim. Więc to też jest taki moment, kiedy mogę się przez to rozwijać. Oczywiście też dużo czytam, sama się dużo rozwijam, sama pracuję nad sobą. To wszystko jest z roku na rok coraz więcej. Tak, najpierw się odcięłam, później zaczęłam się rozwijać, czytać dużo, rozmawiać z ludźmi, rozmawiać z psychologami. Też pomogła mi bardzo w tym duchowość, ale chyba psychologia najbardziej, bo zaczęłam rozumieć, że to nie jest historia o tobie. Że to nie jest historia o mnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak ciężko musi być takiej osobie. I mi czasami jest naprawdę przykro, jak dam sobie sprawę, że po tej osobie jest ciężko i chciałabym jej pomóc, bo wiem, że z tego, w czym jest wyjście, tylko ona tego nie widzi. I to jest przykre. Wiesz, właśnie teraz mam w sobie bardziej coś takiego, że jest mi po prostu przykro, że ludzie nie pozwalają, nie dają sobie możliwości rozwoju i pomocy, a mogą sami sobie pomóc. To jest bardzo buddyjska postawa. Czyli masz sobie dużo współczucia do osoby, która cię atakuje. Pamiętam, jest taka przypowieść mojego nauczyciela buddyjskiego, kiedy oni wyjechali w taką długą podróż i on wziął ze sobą taką najbardziej irytującą mniszkę, czy mnicha, już nie pamiętam, w tą podróż. I wszyscy go pytali, po co go wziąłeś? Tak. Po co go wziąłeś? On mówi, po to, żeby dalej się rozwijać. Tak. I to jest rzeczywiście, takie rzeczy mogą być elementem naszego rozwoju. Dokładnie. I powinny być. Natomiast to jest... No to jest postawa wysokiej świadomości, więc żebyśmy już nie oczekiwali, że jutro wysłuchamy i tak zaczniemy. Ja myślę, że to jest 6 lat pracy. 6 lat pracy. 6 lat pracy, tak. A zdarzyło ci kiedyś, że ci zrobiło się bardzo, bardzo przykro i poczułeś taką niesprawiedliwość? Oczywiście. Słuchaj, moje początki w show biznesie były koszmarne. Koszmarne, to w ogóle, to wiesz, nie ma o czym mówić. To wiesz, z zewnątrz wyglądało na pyszny cukierek, który w środku był zepsuty. I wiesz, ja wracałam do domu, na szczęście miałam zawsze przy sobie Mariusza, który mnie wspierał, był ze mną, był kochany, był we wszystkim, rozmawiał ze mną, rozbierał wszystko na czynniki pierwsze, wiesz, te rozmowy, on jest gadułą. I to mi też pomagało, że on zadawał mi mnóstwo pytań. I to mi pomagało. Pomagały mi też jakieś inne środki. Nie mogłam spać, zwijałam się z bólu brzucha, ze stresu w ciele. Oczywiście to było na samym początku. Psychosomatyczne, tak. Absolutnie. I jedyną rzeczą, która mi pomaga, raczej oczywiście również mogłam się zgłosić do lekarza i zacząć brać tabletki, ale no takich rzeczy nie, że nie uznaję, natomiast no to już jest... To nie jest twoje. To nie jest moje. Rozumiem. Czyli zrobiłeś taką autoterapię. Autoterapię, tak. I oczywiście też Mariusz wiedział, co mi ma mówić, zresztą wiele razy w życiu już mi pomógł, jak taki mój osobisty psychoterapeuta. Tego nie mów, wiesz, tego nie zahaczaj, bo wtedy będzie we mnie wywołasz coś takiego albo takiego. Więc o tym w ogóle nie rozmawiamy. Takich tematów nie poruszaj, natomiast możesz mówić o tym, a mów taki sposób. A nie miałaś takiego poczucia buntu, bo jednak ty jesteś już, jak my się już troszkę znamy. Jestem bardzo dużą buntowniczką, no słuchaj, całe życie byłam. No dokładnie, bo ty w sobie masz bardzo dużo, po pierwsze, spontaniczności, tak. Takiej autentyczności, takiej, że ty jesteś żywiołem. I to tego nie zrobił. I dzięki temu udało mi się to zachować. Dzięki temu, że umiałaś Tak, że się odcięłam, że sobie jakoś pomagałam, wyciszałam się w domu, że rozmawialiśmy z Mariuszem, to ja dalej robiłam swoje. Bo też dla mnie, wiesz, jeżeli ja bym nie mogła być prawdziwa, nie mogłabym być sobą i bym musiała coś kreować. No ale jak ktoś ci mówi, tego nie mów, a tamtego nie mów, to jest kreowanie się. To jest kreowanie. No i ty to czyli podążałeś za radami swojego męża, czy nie? Nie, ja podążałam, że nigdy w życiu nie podążałam za radą. No i to jest najlepsze. Nie, przepraszam, ale rady mi dawał, oczywiście. Nie rozmawiaj o tym. A ja mówię, Mariusz, jak ty mi mówisz coś takiego, że ja mam o tym nie rozmawiać, to we mnie wywołuje to taki stres, że ja nie pójdę, nie jestem w stanie tam iść rozmawiać. No bo to jest ważne, że jeżeli my zaczynamy się wstydzić kawałka siebie, to tak jakbyśmy odrzucali siebie. Tak jakbyśmy skazywali siebie na taką... To dla mnie to było dokładnie to. Ja wtedy mówię, ale Mariusz, to nie będę ja. Jak ja mogę pokazywać się światu, jeżeli ja nie będę tą Natalią, która jest prawdziwa? No i myślę, że to jest bardzo ważna praca właśnie nad wstydem.
Że tak. Jeżeli masz poczucie, że masz się czegoś wstydzić, to tak naprawdę naraża się na, też tak. na coś, że możesz coś złego robić. Prawda jest taka, że nic co ludzkie nie jest nam obce. Każdy jest taki sam, jesteśmy jednością. Tak. Każdy ma te same problemy, te same uczucia, każdy te same cienie swojego. Każdy ma swoje cienie i każdy próbuje przed sobą ukryć coś. No nie, no to jest dla mnie też tak, taka abstrakcja. A gdybyśmy żyli, wiesz, w takiej prawdzie, no to było tak cudownie. Ja myślę, że kiedyś to będzie możliwe, ale... Ale dlaczego myślisz, że ludzie nie żyją w własnej prawdzie i wolą zamiast swojej prawdy wytykać komuś innemu, co im się nie podoba? Myślę, że właśnie to jest ta blokada i wiesz, no to oczywiście też wynika z dzieciństwa, z tego, jakie, wiesz, w jakim kraju żyjemy, ponieważ, wiesz, nas wiele no, strasznych rzeczy spotkało w tym kraju w przeszłości. No i wiesz, że te traumy się nam utrzymują. Jesteśmy poblokowani. Jest mnóstwo rzeczy i po prostu ludzie nad sobą nie pracują, bo jeszcze wiesz, jak ostatnio rozmawiałam jeszcze z naszym Matim, który ma 20 lat i ponad 20 lat i rozmawiałam z nim na temat nawet rodziców, jego znajomych, bo też zawsze się pytam, co on ma do powiedzenia. To słuchaj, no to ludzie, którzy są nawet w moim wieku, w Mariusza wieku, nie uznają psychologów. Mówią, że psychologowie są dla ludzi słabych, którzy nie są w stanie ogarnąć swoich emocji. A ja wiem, ja widzę, jak oni się zachowują. Mówię, kurczę, no to ci ludzie są właśnie stworzeni do tego, żeby rozpocząć nad sobą pracę. I wiesz, i, no, i to jest po prostu jeszcze taka blokada, że ludziom się wydaje, że lepiej zatrzymać to w sobie, nie można tego pokazywać, a tym bardziej nie iść do lekarza od głowy, to przecież idą tylko chorzy psychicznie. To tak, jest to rzeczywiście niesamowite. Jest bardzo niekorzystny stereotyp, ale tak. My mamy jeszcze, dla Onetu robiliśmy badanie, które pokazało, że jednym z takich dużych źródeł tego, że my tak się interesujemy życiem innym, jest takie, że nie lubimy swojego. A to? Jeżeli nie lubisz swojego, jeżeli twoje życie nie jest fascynujące, to nagle czyjeś życie jest dla ciebie fascynujące. Wtedy jesteś komentatorem zamiast osobą, która to przeżywa. Bo szczęśliwa osoba nie ma takiej potrzeby. Oczywiście. I to też mi pomogło, jak kiedyś więcej jeździłam na eventy po miastach. Spotykałam mnóstwo ludzi. Ja sobie ich tak obserwowałam, rozmawiałam z nimi i sobie stwierdziłam, w pewnym momencie stwierdziłam, i zobacz, ci ludzie tutaj przychodzą, ci ludzie też komentują w internecie. To jest straszne, to jest przykre. Ja bym chciała im naprawdę dać trochę szczęścia, powiedzieć im, że jak zaczną pracować nad sobą, to mogą być szczęśliwi, no ale oni wolą, wiesz, pójść na skróty, nie pracować nad sobą i dawać sobie tą tak naprawdę namiastkę, łudę, złudnego szczęścia, czyli wiesz, zhejtowałam, poczułam się lepiej, ale tak naprawdę na dobrą sprawę nic z tego nie wynika. To jest takie chwilowe szczęście, chwilowa satysfakcja, natomiast później jesteśmy w tej samej dziurze, no głęboko, gdzieś zasypani. Wiesz, jak się nie odkopiemy z tego, no to dalej tam będziemy siedzieć. No i niestety ludzie siedzą w tej dziurze. Wiesz co, no dużo przyjemniejsze życie w nieświadomości niż życie osobą świadomą, kiedy widzisz, co się dzieje i jesteś, bierzesz za to odpowiedzialność, bo to jest ważne, żeby wziąć odpowiedzialność, żeby właśnie zapłacić swoją cenę. W filozofii Parents First, która mówi o tym, że szczęśliwi rodzice tak naprawdę są podstawą do tego, żeby dziecko było szczęśliwe, jest podstawa tego, jest to, że musisz o siebie dbać. I musisz dbać o swój dobrostan psychiczny, fizyczny, duchowy. Pod każdym względem musisz czuć się ukojona. Jaka jest twoja rada dla rodziców, niekoniecznie tylko dla mam? Jak można o siebie dbać tak, żeby być silnym, żeby być odpornym na takie na takie złom, który na ciebie czasami spada ze strony innych ludzi? No i to nie jest taka prosta rada, po prostu praca nad sobą i wychowywanie dziecka zgodnie z twoją intuicją, z tym, co masz w sobie. I myślę, że to daje bardzo dużo siły. Tylko, że intuicja jest tym lepsza, im bardziej jesteś rozwinięta, bo jeżeli jesteś na niskim poziomie, to twoja intuicja jest...
Więc tak naprawdę to jest bardzo sobą połączone. Musisz się rozwijać, no, wiedza rozwój, pomaga. Tylko rozwój, wiedza, rozwój, dokładnie. No, czytanie książek. Obserwowanie wartościowe konna na Instagramie. Też to pomaga. Ja bardzo, nie tak, ja już mam na swoim Instagramie tylko wartościowe konta, no już tak przesiane. Jakby ktoś chciał sprawdzić, to wystarczy wejść do Natalii. Ale ja mam kogo tak dużo, obserwuję. Jeszcze obserwuję, tak. To może jeszcze się wcześniej, wiesz, zanim byś chciała na ciebie. Tego, wiesz, ja naprawdę nie chcę też tam poświęcać za dużo czasu, więc jak mi się coś wyświetla, ach, mówię, to już nie jest dla mnie, to już nie jest dla mnie. Tak, żeby też mnie nie zaśmiecało. Właśnie, pozbycie się rzeczy, które zaśmiecają. Czyli posprzątanie w głowie. Posprzątanie w głowie, absolutnie. Odcięcie się od toksycznych relacji. Po co? Wiesz, nam kilka lat zajęło odcięcie się od toksycznych relacji. Nie było to łatwe. Kiedy masz na myśli siebie i Mariusza. I on, wiesz, czasami siedzi i mówi tak, a zobacz, jak nam mało przyjaciół zostało, nie? Ale znajomych. Ja mówię, ale no ty byś chciał tych znajomych, których miałeś kiedyś? Chciałbyś z nimi wyjeżdżać? Gdzieś chciałbyś z nimi się spotykać? No, mówi, no nie. No ale wiesz jednak. Ja mówię, ale no stary, jakość, nie ilość. To jest, my świadomie podjęliśmy taką decyzję, ale no chyba, że czujesz, że ja cię na to, do czegoś, wiesz, zmusiłam, no to wtedy mi powiedz. On mówi, nie, ja tak samo uważam, ale tak sobie myślę nad tym, że mało ludzi zostało. Ja mówię, no tak, ale zobacz, jacy ludzie, to są tacy ludzie, o jakich zawsze marzyliśmy. Po prostu. Wiadomo, każdy ma swoje życie, nie możemy się spotykać codziennie, ale z drugiej strony też zobacz... W dobrych relacjach nie musi się spotykać codziennie. Dokładnie. Wtedy, kiedy jest prawdziwa miłość, prawdziwa przyjaźń, ocean jest kałużą. To nie jest istotne. Dokładnie tak. I ile wspaniałych ludzi przychodzi do nas na bieżąco. Naprawdę, no teraz spotykamy tylko wspaniałych ludzi. Ja nie wiem, jak to się dzieje. No być może jest to tak, że przyciągasz energetycznie tych ludzi, albo jest tak, że po prostu jesteś już na tyle świadoma, że jak nawet przyjdzie do ciebie taka osoba, która no jest w stylu tych osób, które odrzuciłaś kiedyś, no to po prostu nie zawiązujesz z nią relacji. Tak. Czyli nożyczki. To jest ważna rada od Natalii. Tymi nożyczkami chciałam zakończyć naszą rozmowę, żeby... A może powinnaś stworzyć taki swój produkt. Natalia Siwiec, nożyczki. Do odcinania toksycznych relacji, wszystkiego, co nie jest dla nas bardzo dobre. Bardzo ciężkie, ponieważ te relacje są w bliskich rodzinach i to jest najtrudniejsze. To jest trudne, ale gdyby to było łatwo, wszyscy by to robili, więc niestety czasami musimy robić trudne rzeczy. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Matcha Talks w Monecie. Podcast Julii Izmałkowej. Ja widzę, jak takie osoby, wiesz, ja znam mnóstwo osób z social mediów, z show biznesu. No to większość, a najwięcej to pomyśl sobie, jak ja zdaję sobie sprawę, że te osoby, które są najbardziej na piedestale, które są uważane za najlepsze, one są najgorszymi typami ludzi. Najgorzej. Więc... To co? Możemy co zaczynać... będziesz mówić o nich? Że wiesz o tym? No nie. Bo nie, bo to albo, jest albo social media, jak to ludzie udają. A wiesz, co to jest, że wiesz, tam życie wygląda zupełnie inaczej, ale ono jest w social mediach poukładane. Tak. No i co? Zabronisz im? No... Wiesz co, nie uważam, no to jest, że to jest dla mnie okej, okay, że się nie zgadza. Już robimy macze już. Nasza koncepcja jest taka, kochanie, że ja zrobię na macze i podczas tego rozmawiamy bardzo luźno i to będzie w takim making of, a później zaczynamy już taki wywiad. Tak. I później powiesz, tak czy nie? A, bo nie? Dobra. To dajcie mi znać, kiedy już mogę. Czekajcie, czyli tak, która kamera jest moja? Ta jest moja, ta jest nasza, a ta jest... A ta jest moja. Dobra. Jesteśmy w zapisie? Dobra. Robisz klapka? No gramy, proszę. Akcja. Dobrze. Chciałam ci powiedzieć, czego mnie nauczyłaś. Ja cię nauczyłam? Tak. Ojeju. Była taka rzecz, która mi tak w tobie zaimponowała, że pomyślałam sobie, że to jest coś, czego, jak mogę brać z ciebie przykład. Co takiego? Ale polecę nazwiskami, dobra? Tak proponuję. Może nie. Nie, no mów. Ale ty się zachowałaś właśnie bardzo dobrze, jak ja, by mnie nie było stać na to. Zadała ci kiedyś jedna osoba pytanie na temat Chorodyńskiej. Pamiętasz to? To ja ci przypomnę. Któraś z twoich obserwatorek powiedziała, co ty myślisz na temat Chorodyńskiej i tego, że jest takim ekspertem od mody i tak dalej. Mm-hmm. Tak. Pamiętasz, kojarzę teraz pytanie. I pomimo tego, że Chorodyńska cię czołgała,
to, bo ona przekraczała wszelkie granice, jak może mówić o stylu, o modzie, to ty powiedziałaś tak. Jest rzeczywiście ekspertką od mody. Ja nie jestem ekspertką od mody. No prawda. To jest mój styl. I tyle. Mogłaś wykorzystać okazję, żeby dopiec, żeby powiedzieć coś brzydkiego. No, tylko to nie jest moje, wiesz. No właśnie. Po pierwsze, to nie jest moje. Po drugie, ja bardzo Asię prywatnie lubię. Po trzecie, ja zdaję sobie świetnie sprawę, że to jest jej praca i gdyby nie była tak kontrowersyjna, gdyby nie opowiadała o tym tak kontrowersyjnie, to by po prostu nie było, nie odbijało się to takim echem w mediach, a to o to chodzi. No wiesz, ja sobie z wielu rzeczy zdaję sprawę, dlatego... To było bardzo dla mnie ładne, wiesz, bo myślę, że niewiele osób stać na to, żeby nie wykorzystać okazji do ukucia, bo ona też cię zna. Pewnie też cię lubi, więc pewnie też by zrozumiała. Ale ty tego nie wykorzystałaś. I właśnie moja z matka? Taką intencją moja chciałam matka. Ci dać matkę za to, że jesteś ponad to i ponad ego. I tego od ciebie się nauczyłam. I dziękuję bardzo. Ojeju, jak miło rozpoczęłyśmy. A ja nie spojrzałam, ile dajesz łyżeczek. Poczekaj. A zobacz, to ja ci pokażę na mojej, jak to się robi. Dajemy tylko troszeczkę, żeby nie była za gorzka. Ale wystarczająco, żeby nasza skóra była piękna, lśniąca i wszystko. Uwielbiam. No. A ta maczka jest jeszcze tak pyszna. No. Ja zawsze sobie wyobrażam, jedną? Bo badania pokazują, tak, absolutnie jedno, nie więcej. Badania pokazują, że wtedy, kiedy wiesz, jak coś działa, to działa lepiej. Czyli na przykład badania pokazały, że jeżeli wiesz, ile spalasz kalorii podczas sprzątania, to wtedy chudniesz szybciej. Więc podobnie jest... Więc wtedy bardziej intensywnie szurujesz. Więc podobnie jest ze wszystkimi produktami zdrowotnymi. Jak wiesz, jak to działa, no to działa bardziej. I nasza uroda będzie jeszcze większa, moja droga. O, dobra. No więc pij na zdrowie. Dlatego ja się dużo śmieję, bo ja bardzo uwierzyłam, że śmiech robi moje mięśnie brzucha i słuchaj, coraz lepiej wygląda, naprawdę. A kto mi mówił, że to geny? No ale wiesz, no geny robią robotę oczywiście, ale no, trzeba też troszeczkę... Podsumowując, geny i śmiech. Geny i śmiech. Geny i śmiech. No. Tak, śmiech jest dobry na wszystko, nie tylko na mięśnie brzucha. Wiemy to wszyscy bardzo tak, dobrze. Wiemy to wszystko, ale skoro na brzuch, no to może powinniśmy bardziej. Ach tak, tak, ja zauważyłam i jeszcze bardziej się, jeszcze więcej się śmieję, naprawdę. No i to jest przepis Natalii, siwiec na płaski brzuch. I ty, Magda,